Szanowny panie marszałku, ja też zakrzyknę. Ani jednej więcej śmierci. Ani dziecka, ani matki. Mówię to jako matka, jako lekarz i jako poseł. Śmierć każdej matki i każdego dziecka jest wielką tragedią. Ale dodam jeszcze, ani jednej więcej oszukanej kobiety. Bo to, co dzisiaj robi opozycja, to oszukiwanie kobiet. Posłanki z Platformy i Lewicy brutalnie i bezwzględnie i z premedytacją wykorzystują tragedię kobiet do swoich potrzeb. Wykorzystujecie Polki do polityki, do swojej kampanii kłamstwa, manipulując słowem, by Polki się bały i myślały, że aborcja nie jest możliwa. A aborcja w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia matki jest w pełni legalna w Polsce. Przez jaki wyrok Trybunału Konstytucyjnego za rządów Platformy w 2008 roku zmarło 19 kobiet w ciąży? Wniosek i wyrok Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku w ogóle nie dotyczył i nie zmienił żadnych przepisów prawnych, które obowiązują w tym zakresie. I dodam, że kobiety ciężarne niestety, ale i umierają w krajach, gdzie aborcja jest legalna w 100%. Więc wasza teza jest w 100% oszustwem. Szczujecie na lekarzy, a lekarze nie mają problemu z prawem w tym zakresie. Wiedzą, że jeśli jest potrzebna aborcja, to ją proponują pani posłanka i wykonują w Polsce. Aborcja w Polsce w tym zakresie... Koalicji Obywatelskiej. Bardzo